Siemano, witam w kolejnym odcinku Daily Basis Kai Web Zero, czyli tym razem z planem, ale nadal bez sensu. Jesteśmy na wystawie Van Gogh interaktywnie i jak widzicie mamy tutaj większość najbardziej znanych dzieł Van Gogha. Można je sobie obejrzeć. Mogę wam pokazać, bo dużo tego tutaj nie ma. I to jest właściwie wszystko. Mamy też właściwie co to jest? Wygląda praktycznie jak hologram Van Gogha, który można sobie oglądać. I tam za mną jest jeszcze jedna sala, w której są rozrzucone poduszki, krzesła i tak dalej. I tam gra muzyka i są pokazywane jakieś obrazy. Przyznam się, że spodziewałem się czegoś fajniejszego. No ale może nie jestem artystyczną duszą. Mimo wszystko, jeżeli kogoś... Ta wystawa nazywa się Van Gogh interaktywnie, więc tam jest podłożona muzyka i są jakieś sceny, jakiś koleś coś gada. Wydaje mi się, że to jest coś, co... jakieś słowa Van Gogha, albo ktoś po prostu jako Van Gogh to mówi, nie mam pewności. W każdym razie nie wiem, czy tam sobie wejdziemy, czy nie. Chociaż w gruncie rzeczy może na chwilę, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Ze względu na to, że jest tam powiedziane o zachowaniu ciszy, to się nic nie odzywa, ale to mniej więcej tak to wygląda. Jeżeli kogoś interesuje tego typu rozrywka i chciałby sobie zobaczyć tą wystawę samemu, chociaż właściwie większość tej wystawy to już wam pokazałem, to zachęcam do odwiedzenia jej w kolejnym mieście, w którym będzie, bądź do końca tego tygodnia w Łodzi na ulicy, już nie pamiętam jakiej, Krzemienieckiej. No, sprawdźcie sobie, znajdziecie adres, jest na stronie głównej. To co? To jeszcze zrobimy sobie ostatnie kółeczko. Zobaczcie sobie. I to tyle ode mnie w ten artystyczny czwartek. Do następnego. A ja idę sobie jeszcze posiedzieć i pooglądać tam resztę. No, na razie.